Serdecznie zapraszamy na koncerty Boskiej Orkiestry Zdrojowej pod kierownictwem artystycznym pana Pawła Korepty. Dziś bawi nas muzyka włoska, także piękne menuety, serenady. Byliśmy w Neapolu, a teraz jesteśmy w Rzymie. Drodzy mieszkańcy Boskozdroju, mili goście, odwiedzający tę polską stolicę zdrowia, serdecznie zapraszamy na koncerty na trawie przed Boskim Samorządowym Centrum Kultury przy Alei Mickiewicza 22 w słonecznym Boskozdroju. Program kolejnych koncertów i terminarz na stronie bsck.busko.pl. Serdecznie zapraszam. Niech żyje muzyka. Karolina Kępczyk, Boskie Samorządowe Centrum Kultury. Nasza Boska Orkiestra Zdrojowa ma bardzo bogatą tradycję. Na stałe orkiestra działa od 1952 roku, ale tak naprawdę historia boskiej muzyki klasycznej to czas XIX wieku, kiedy to w 1836 roku zaczyna funkcjonować sanatorium Marconi, oczywiście z pięknym parkiem, z muszlą koncertową. Sanatorium działało w okresie letnim, w związku z tym cały rok nie grała tu orkiestra, ani też cały rok nie przyjmowano kuracjuszy. Ale od czasu XX wieku nasza Boska Orkiestra zbiera różne materiały. I tak za chwilę, materiały nutowe oczywiście, i tak za chwilę wykonamy włoskie tango Saverio Giocaliere. Będzie to tango zatytułowane Błękitny Sen, a ta kompozycja została zamówiona przez wytwórnię płyt, która funkcjonowała tuż po II wojnie światowej. Ta wytwórnia nosi nazwę Mewa i zamówiono włoskie tango Błękitny Sen. A my, ponieważ zbieramy te nuty bardzo długo, pozdrawiam serdecznie mojego poprzednika, kierownika Boskiej Orkiestry Zdrojowej, pana Piotra Heroka, który skrzętnie przechowuje te materiały nutowe. Dzisiaj możemy z nich korzystać. Za chwilę usłyszycie państwo włoskie tango Błękitny Sen. Saverio Giocaliere.